to mi się dzisiaj tak. Imagine to jeden z naszych sponsorów, którzy nam tutaj, że tak powiem, ogarniają sprawy onboardowe, czyli głównie właśnie tutaj kamerka GoPro, którą kręcimy sobie filmy po prostu i później wyciągamy jakieś wnioski z tego, co popełniamy tutaj. No to powiedz tak na szybko, co się działo na Mikołowskim. Czy były jakieś przygody, czy po czarnym bez jakichś problemów? Ogólnie wszystko poszło bardzo, bardzo sprawnie tutaj. Nie było większych przygód. Jedną przygodę tylko mieliśmy na przedostatnim odcinku. Bodajże to był chyba lewy jeden, troszkę nam tył odkleiło. Zwiedzaliśmy krzaczki, co chyba ucieszyło trochę kibiców, ale na szczęście wszystko przebiegło dobrze i auto całe, jesteśmy na mecie. To był nasz główny cel, ponieważ to był nasz pierwszy start w takim prawdziwym rajdzie. Do tej pory jeździliśmy właśnie tylko w Coyotesach. Trzeba troszkę przestawić psychikę na zdecydowanie większe prędkości i na to, że sprzętu tutaj nie oszczędzamy. Trzeba wycisnąć ze sprzętu po prostu wszystko, bez względu na to, czy coś uszkodzimy, czy nie. Myślę, że tak właśnie takie podejście tutaj zawodnicy chyba do tematu mają. Dziękuję ślicznie. Członkowie naszego klubu. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim partnerom dziękujemy, a na rampę zbliża się już załoga numer 42. Łukasz Morożek i Bartek Trojanowski. Zapraszamy. Łukasz, zdaje się, że to twój pierwszy poważny rajd po przesiadce z Citroena Saxo, prawda? Tak, dokładnie. Poprzednio startowaliśmy z Citroenem Saxo, głównie w imprezach amatorskich. To był nasz pierwszy start nie tylko w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Śląska, ale również właśnie na takich prawdziwych, długich odcinkach, na których mogliśmy się zmierzyć z naprawdę szybkimi rywalami. Równie szybkim samochodzie, prawda? Równie szybkim samochodzie, który po prostu musimy jeszcze, że tak powiem, ogarnąć lepiej. Jasne, myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Zresztą fakt ani jednej rysy na samochodzie świadczy o tym, że wszystko idzie w dobrą stronę. Tak, taki jest ogólnie plan. Super, gratulacje, dzięki bardzo. Ja się zbliżę do grupy.